W Zabrzu, jak i w miastach w całej Polsce w dniach od 16 do 22 października był obchodzony Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli coroczne działania Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych, mające na celu m.in. rozwój poradnictwa zawodowego oraz wspomaganie uczniów w drodze do zawodowego sukcesu. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor, to jest ważna informacja dla doradców zawodowych. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem Talent i praca to się opłaca. Tydzień kariery to jest czas, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i z młodzieżą, żeby wybrały swoją ścieżkę zawodową w przyszłości. I to oczywiście nie jest proste, ponieważ żyjemy w bardzo zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. I w sposób szczególny myśleliśmy natomiast o osobach niepełnosprawnych. Chcemy, żeby były aktywne zawodowo, w związku z czym razem pomiędzy pracodawcami i szkołami musimy się zastanowić, w jaki sposób ich przygotować, żeby na wymagającym rynku pracy mogły funkcjonować. Dlatego podczas pierwszego spotkania odbyło się seminarium pod tytułem Kariera edukacyjno-zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami. Urząd Pracy to nie tylko oferty pracy, ale szereg innych działań. Oprócz takich spotkań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszym mieście zorganizowano szereg różnych wydarzeń. Jednym z elementów były także gry dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jak Chłopska Szkoła Biznesu. Jest to gra ekonomiczna, ucząca przedsiębiorczości, świetnie integrująca młodzież zabrzeńskich szkół ponadpodstawowych. Co roku jest to kolejna już edycja tej naszej Chłopskiej Szkoły Biznesu. Uczestników jest zawsze sporo. Samo to negocjowanie jest fajne, że można się wymieniać z innymi. Taka wspólna rywalizacja pomiędzy szkołami. Mamy możliwość wykazania się, tym bardziej, że jesteśmy z kierunku reklamy, więc mamy takie dość reklamowe spostrzeżenie też na tą grę. Rywalizacja, zabawa, dosyć ciekawie, bo jednak uczymy się na tej grze ogarniać swój jakikolwiek biznes, jakiś początek. I jest to dosyć ciekawe właśnie poprzez tą właśnie rywalizację z innymi osobami. Ta gra pokazuje, jak powinno tak funkcjonować, taka firma albo zakład pracy, który się otwiera. Powinno to polegać właśnie na tym, żeby to wyprodukować za jak najmniejszą cenę, a sprzedać jak najdrożej się da. Ta gra to nie tylko nauka przedsiębiorczości z ekonomicznego punktu widzenia. Uczy też takiej przedsiębiorczości życiowej. Chodzi o to, żeby osoby, które uczestniczą w rozgrywkach, potrafiły chociażby odezwać się do innych, nawiązać wspólne jakieś relacje, nawiązać dialog. I tak naprawdę chodzi o współpracę, bo tutaj bez współpracy nie da się tak naprawdę funkcjonować. Tak jak to jest w biznesie. Człowiek sam przedsiębiorca nic nie mógłby stworzyć, gdyby nie miał klientów. Tu jest bardzo podobnie. Takie spotkania i działania przynoszą same korzyści. Przynoszą efekty chociażby tego rodzaju, że uczniowie wiedzą, że mogą się zwrócić do doradcy zawodowego z jakimś pytaniem dotyczącym dalszej kariery edukacyjnej. Rodzice w wielu szkołach, w których doradcy są nie tylko w ciągu tych 10 godzin, ale również w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzice również przychodzą. I to jest również efekt właśnie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zainteresowanie zawodem, zainteresowanie karierą edukacyjno-zawodową, która w małej mierze skupia się na doradcach zawodowych, jeżeli nie jest to rozpropagowane. W zeszłym roku w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w Zabrzu wzięło udział około 3000 uczniów.